Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku podsumuję 10. serię Tak to leciało. Pierwszą serię odrodzenia, no ale de facto, jeśli chodzi o całość, to była 10. seria tego programu, która składała się z 13 odcinków emitowanych od 4 września do 25 grudnia 2022 roku. Co prawda 1 stycznia 2023 rozpoczęła się seria 11, czyli druga seria odrodzenia, no ale wypadałoby tą poprzednią 10. serię podsumować. Przede wszystkim było 12 odcinków cywilnych i jeden świąteczny, w którym brała udział Paula, której suflerem był Filip Lato. No i cóż, Paula wygrała 50 tysięcy złotych, to jest kolejna duża wygrana, jeśli chodzi o odcinki celebryckie. Zresztą o odcinkach celebryckich robiłem oddzielny materiał. No ale na czym chciałbym się skupić? Przede wszystkim na ocenie tego sezonu, w mojej prywatnej opinii. I tutaj zauważyłem taką rzecz, że no, sezon jest zrobiony bardzo dobrze. No dobrze, bardzo dobrze. No, czasem często dobrze, czasem bardzo dobrze. Ogólnie, jeśli chodzi o Sławomira i Karę, no ja osobiście do nich nic nie mam. Szanuję ich umiejętności prezenterskie, no bo każdy ma swój styl, prawda? Oni też pokazali prowadzenie tego programu w swoim stylu, już prowadzili kilka innych programów, mają doświadczenie. Tak więc, no i osobiście nic do nich nie mam, nawet i duży szacun za umiejętności prezenterskie. Natomiast, jeżeli chodzi o porównanie z Maciejem Miecznikowskim, to jednak ja bym osobiście się skłaniał w stronę właśnie wokalisty zespołu Leszcze. No co prawda, tam były wiadomości, że jest chory, no ale widziałem go w szansie na sukces w dość dobrej formie i nawet w twojej twarzy, tak więc moim zdaniem, no spokojnie mógłby poprowadzić, tylko że komuś w telewizji brakło dobrej woli. No i co jeszcze? Druga kwestia, do której za bardzo nie jestem przekonany, to trochę za dużo disco polo i piosenek biesiadnych. No jednak, nie wiem, może to komuś odpowiada, mnie osobiście nie bardzo, z tego powodu, że no, fanem disco polo, delikatnie rzecz ujmując, nie jestem i słuchanie tej muzyki w dużych ilościach wprawia mnie raczej w bardziej depresyjny niż euforyczny nastrój. No ale jeśli chodzi o, no to jest takie moje zastrzeżenie, że jest trochę za dużo disco polo. No i też takich dużo piosenek estradowych. Brakuje takiego rocka. No, ale dobra. Zostawmy już tą kwestię, czego brakuje. Trzecia kwestia jest taka, że to jest niby drobiazg, ale no, jakoś mi tego brakuje. W czasach Macieja Miecznikowskiego, czyli na przestrzeni tych pierwszych 9 serii, w latach 2008-2012, kiedy zatwierdzano odpowiedź z hasłem Tak to leciało, to wówczas taki fajny dżingiel wchodził. Tak mniej więcej to brzmiało. No i właśnie teraz tego nie ma i tego mi trochę brakuje. No a 34. jest kwestia, którą mogliby poprawić, to powrót do starego intra. Ponieważ każdy odcinek rozpoczynała jakaś inna piosenka. Pierwszy rozpoczynała Miłość Zakopaną, Sławomira, potem jeszcze były inne. No ale jednak ten to intro oryginalne to jest też, to jest też coś, czego w tej wersji brakuje. No dobrze, no ale to tyle, jeśli chodzi o moje zastrzeżenia. Teraz skupmy się na statystyce, ponieważ postanowiłem podsumować wygrane na przestrzeni tych 12 cywilnych odcinków, pomijając już celebryckie, no i sporządziłem taką to tabelę. W tej tabeli mamy pełną drabinkę, a także 0, no a 0 na drabince nie ma. No i okazuje się, że w tym pierwszym sezonie po odrodzeniu, czyli w sezonie 10 de facto, najczęściej wygrywaną kwotą było 5000 zł. 5000 zł, nagroda gwarantowana, która padła 8 razy. Drugie miejsce zajmuje właśnie wspomniane 0. 6 zawodników wyszło z 0. Bez niczego z tego programu. Ponadto trzecia najczęściej wygrywana kwota to 2000 zł. 5 zawodników wycofało się tuż przed progiem gwarantowanym. No i mamy po jednym zdobywcy 7 tysięcy i 10 tysięcy złotych. No a najwyższą
Najwyższą wygraną w tym 10 sezonie było 15 tysięcy złotych. Mówię oczywiście o odcinkach cywilnych. Ta nagroda padła dwa razy. Między innymi pan Jan, który jest weteranem generalnie, no brał udział wcześniej w Jakiej to Melodii. Brał udział w poprzedniej wersji Tak to leciało jako sufler, no, przed jako zawodnik, no i zgarnął najwyższą wygraną w cywilnych odcinkach 10 sezonu. No i tak to wygląda. 500, 1000, 30 tysięcy, 50 tysięcy i 100 tysięcy złotych to są kwoty, które jeszcze nie zostały wygrane. Nikt w tym sezonie nie wniósł takich kwot ze studia. Kto wie, być może w przyszłym tak się stanie. No a na dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, jakie Wy macie wrażenia z tej reaktywacji Tak to leciało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.